Witajcie kochani, tak mnie rozkręciliście w tym nagrywaniu jak zagrać, że postanowiłem zagrać jeszcze jeden utwór. Kolejny w zasadzie, który na moim kanale możecie sobie zobaczyć. A będzie to Głęboka studzienka. Jakoś ta biesiada się akordeonu trzyma, więc staram się też pokazywać takie proste utwory właśnie dla początkujących. Głęboka studzienka. Pokazywałem film. Pokazywałem film Hej, bystra woda, jak zagrać. I tam mieliśmy trzy akordy. F-dur, C7, B-dur i F-dur. A tutaj będziemy mieli też F-dur, też C7, ale będziemy mieć też akord G-mol. Czyli idziemy do przodu, moi drodzy, pomimo tego, że jeszcze w ćwiczeniach tego nie było. Muszę to nadrobić w ćwiczeniach, żeby się pojawiały molowe akordy. Ale to zrobimy takie ćwiczenie na rodzaje akordów, tutaj w lewej ręce, na rodzaje basów. I wtedy będą ćwiczenia, będziemy grać durowy, molowy, septemowy. Durowy, durowy, molowy, septemowy. I takie będą ćwiczenia. Piąte ćwiczenie już jest w trakcie realizacji. Także czekajcie, czekajcie cierpliwie. I teraz tak. Głęboka studzienka. Bardzo fajnie się gra ten utworek, bo on jest jakby w skali całej ręki. Jak zrobimy sobie dłoń tak, to obejmujemy praktycznie oktawę. I taki jest największy ambitus tego utworu. I teraz zaczynamy pierwszym palcem. F, C, A, C, B, A. C, B, A, widzicie? Tak śmiesznie, C, B, A. Mamy tutaj coś z rządu, moi drodzy. Czyli gramy jeszcze raz. C, F, A, C, B, A. C, D, C, B. C, D, C, B, A, G. C, G, D. G, B, A, G, C, E. Jeszcze raz powtarzamy. C, E, G, B, D, C. G, B, A, G, C, E. I co jest ciekawe, w tym utworku mamy... Gramy pasaż prawie że C-dur. Bo pasaż C-dur to jest C, E, G, C. A my gramy do D nawet. I widzicie, to jest to, o czym mówiłem, ta ręka. I D. Tak? Czy jeszcze raz pokażę wam tutaj, jak to zagrać. Cała filozofia, ale mówię, to są proste utworeczki. A jaką mamy lewą rękę? Lewej ręce mamy tak. Teraz grając będę wam mówił, taką przyjmę sobie zasadę, czyli jedziemy F-dur. C7. F-dur. G-mol. C7. G-mol, moi drodzy, G-mol już wam pokazuję. Mamy C-dur. Do góry lecimy jeden, mamy G-dur. G-dur i zamiast go gra i teraz jeden, lecimy do następnego rzędu,
Czyli mamy tak, tu G. Tu mamy G-dur. I palcem drugim G-mol. Tak brzmi G-mol. I można sobie ćwiczyć. Cienka, tarim, tarim, tara, tarara, tarara, tarirara. Tak można sobie ćwiczyć, oczywiście wolniej, moi drodzy. Możemy sobie ćwiczyć wolniej, naprawdę wolniej to. Można improwizować. Są bardzo proste utwory do improwizacji, albo zrobienia jakichś ozdobników. Jeśli byśmy chcieli bardziej melodyjnie, możemy sobie pododawać tercyjki, sekstyjki, co chcemy. To wszystko zależy od nas i od tego, jaką mamy możliwość i jakie mamy umiejętności. Ale taki prosty utworek, moi drodzy, chciałem dzisiaj też Wam pokazać, bo od takich prostych utworów się po prostu zaczyna granie, moi drodzy. Zaczyna się granie po prostu. I dzisiaj poznaliśmy akord bas i akord G-mol, czyli nad C1 to jest bas G. Graliśmy już G-dur, więc znacie G-dur, ale lecimy rząd dalej, czyli do G-mol. I mamy w tym utworku jeszcze raz basy, jak lecą, moi drodzy, w ten sposób. Głęboka studzienka, da da ti da da, ta ri da 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 da, ta ri da 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 da. Tak lecą basy w tym utworku. Także mówię, jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, jeśli macie propozycje jakieś na utwory, piszcie w komentarzach, jeśli chcecie, żebym jakiś utworek zrobił, to piszcie po prostu w komentarzach, a ja te utworki będę dla Was robił na kanale, bo jestem tutaj dla Was, żeby Was po prostu uczyć i pokazywać Wam, jak się gra. A zauważam, że chcecie grać po komentarzach i po łapeczkach też, bo jest ich coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo się cieszę, że mogę gościć w Waszych domach, moi drodzy, za pośrednictwem YouTube'a. Żegnam się z Wami. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarzyk, subeczka, jak zasłużyłem, moi drodzy, i trzymajcie się. Głowy do góry tym, którym nie idzie jeszcze granie, to powiem Wam tak, jeśli Wam nie idzie granie dzisiaj, to znaczy, że za 3 dni będzie szło Wam 3 razy lepiej, bo każdy dzień, moi drodzy, to jeden krok do sukcesu w graniu. Powtarzajcie sobie to. Trzymajcie się. Cześć.